Znacie to? Przygotowanie samochodu po sezonie zimowym to nie tylko wymiana opon. Cześć kochani! Dzisiaj powiem Wam 5 podstawowych rzeczy, o które warto zadbać po zimie. Po pierwsze, warto dobrze umyć auto. To nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo warto się zająć zakamarkami, w które wszedł brud, szczególnie jak na zewnątrz jest plucha. Szczerze? Wolę zostawić to fachowcom. Poza tym nie zapomnijcie o oczyszczeniu i konserwacji podwozia. Piasek i sól drogowa bardzo niekorzystnie na nie wpływa. Po drugie, opony. Opona zimowa ma bardziej miękką mieszankę i podczas wyższych temperatur może się też bardziej zużywać. Jednocześnie jest głośniejsza, a jej bieżnik sprawia, że podczas deszczu może wydłużyć drogę hamowania, co jest dosyć niebezpieczne. Oczywiście, jeżeli ktoś używa opon wielosezonowych, to nie trzeba ich wymieniać, ale warto skontrolować ich stan. Po trzecie, wycieraczki. Wymiana wycieraczek jest o tyle istotna, że podczas niskich temperatur guma traci swoje właściwości i skuteczność wycieraczek spada. Po czwarte, płyny eksploatacyjne. Kontrolowanie poziomu oleju, płynu hamulcowego czy chłodniczego jest bardzo ważne niezależnie od pory roku, dlatego warto o tym cały czas przypominać. Po piąte, warto odświeżyć wnętrze. Po zimie możemy się zdziwić, co tam zastaniemy. Oczywiście to żart, ale naprawdę warto po zimie odświeżyć wnętrze. Właśnie, i w tym miejscu chciałabym Wam pokazać coś, co ostatnio odkryłam. Od jakiegoś czasu obserwuję fenomen związany z dywanikami samochodowymi marki Ewa Dywaniki. Zdaniem ich posiadaczy rozwiązuje wszystkie problemy związane z dywanikami gumowymi i welurowymi. A te problemy wszyscy znamy. Zapach gumy w upale, przemoczone dywaniki welurowe, zapach stęchlizny, brud, uciążliwe czyszczenie i medytowanie na myjni. Ale do rzeczy, na czym polega ich przewaga? To, co zwróciło moją uwagę, poza znacznym podniesieniem komfortu codziennej jazdy, Ewa Dywaniki jako jedyne dostępne są w aż 15 kolorach, a dostępny na stronie formularz pozwala na tworzenie rozmaitych kombinacji kolorów obszyć, a nawet faktury. Wejdźcie na stronę i sami zobaczcie, jak dużo jest możliwości. Ewa Dywaniki. Marka dywaników samochodowych pierwszego w Polsce producenta dywaników EVA. Tworzywo EVA zaliczone do polimerów cechują kanaliki, które skutecznie absorbują wodę, która następnie odparowuje. Ewa Dywaniki to dywaniki krojone na miarę, dzięki czemu idealnie się dopasowują, nie przesuwają się i świetnie chronią nasz samochód. Na doskonałe mocowanie producent oferuje aż 5-letnią gwarancję, co potwierdza najwyższą jakość produktu. Zawłocone łapki naszych czworonogów, błoto, brud, jedzenie to naprawdę nie problem. Ewa Dywaniki bardzo prosto się czyści, 2-3 minuty i już po kłopocie. Zapewnia to specjalna polimerowa konstrukcja kanalików, która absorbuje i przechowuje brud. Jednak nie utrzymuje go, wystarczy je opłukać, a następnie wytrzepać. Dlatego ja zamówiłam Ewa Dywaniki do wszystkich moich samochodów. Podsumowując, przygotowując auto do wiosny, warto wykonać 5 podstawowych rzeczy. A co Wy byście jeszcze zrobili? Dajcie znać w komentarzach. Hej!